No, chyba się nagrywa. Witamy. To jest króciusieńka taka wersja po polsku. Czy to jest do naszych znajomych? Nie. Aha. Ale wiele osób oglądających... To jest bardzo ważna sprawa, bo ja nie wiem, o czym mój mąż chce mówić, ale sobie siadłam przy nim. Właśnie nagraliśmy wideo po angielsku, więc będzie to... A to chyba na inny temat. Tak, ale no nie na inny temat. Ono będzie też na kanale Wolny, więc jeżeli ktoś zobaczy tamto, to może zobaczyć i to. Nie wiem, jakiej kolejności będzie oglądał, no ale tam będzie. A dlaczego to jest po polsku? Bo może ktoś, kto będzie oglądał, nie zna do końca języka angielskiego, a to, co chcemy powiedzieć, jest bardzo ważne, a nauczyliśmy się bardzo dużo rzeczy od strony psychologii i o tym mówiliśmy na poprzednich wideo, tylko one były po angielsku, ale te osoby, które mają kontakt z nami, wiedzą, jak ta wiedza jest ważna i to nie będzie w tej chwili żaden wykład, żadna od tej strony, natomiast to jest tylko tak jakby announcement, czyli takie przedstawienie. Chcemy tu Amerykanom przekazać to, czegośmy się tu nauczyli przez ostatnie 35 lat, a tutaj w życiu w Ameryce, gdyż to, czego nauczyliśmy się, jest potrzebne każdemu. My wielokrotnie skorzystaliśmy z tego typu wiedzy, korzystamy i to nie jest, to jest, jak to się po angielsku mówi, outgoing proces, czyli jest to bez przerwy, używamy tego. Na co dzień używamy. Na co dzień. I jesteśmy w trakcie też poprawiania sobie jakości życia, używając tej wiedzy, włącznie z tym, że znajdą Państwo informacje, wideo kilka lat temu nagrane, gdzie przedstawiamy początek choroby Rosy, to był rak, a później po 2 latach następne wideo, że zakończyliśmy kurację metodami naturalnymi i wiedza, którą my posiadamy, jest ogólnie dostępna, ale ludziom nie mieści się w głowie, że można pewne rzeczy użyć, że można nie opierać się o informacje z tradycyjnych źródeł, z telewizji, od lekarzy czy innych mediów, które po prostu, krótko mówiąc, albo specjalnie nie przekazują dobrych wiadomości, albo są po prostu nieucy tam. Media dostają, ludzie, dziennikarze dostają pieniądze za złe wiadomości, nie za dobre, bo good news sell, czyli złe wiadomości szybko się sprzedają, dobre nie. Więc tam nie znajdziemy informacji, które nam pomogą. My musimy sami sobie pomóc i dlatego to wideo pojawi się na internecie i zapraszam każdego, który chciałby uczestniczyć w takim programie nauki, samouczenia się oraz uczenia innych, gdzie chcemy to robić w całych Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście rozpowszechni się to poza Stany, gdyż wiedza ta po prostu ludziom jest potrzebna. Żyjemy w wielkim stresie, a w zasadzie żyjemy, stres wynika ze strachu. Każdy może powiedzieć, no o czym ty mówisz? No okazuje się, że proszę sobie pomyśleć, ile razy obawiamy się, że możemy zostać zwolnieni z pracy, jeżeli ktoś pracuje, albo że coś się stanie z firmą, albo coś, co człowiek zaczyna sobie wyobrażać, że będzie gorzej niż jest teraz. Wytwarza to coraz większy strach, to jest takie zamknięte koło, a później z tego strachu wytwarza się stres, który bezpośrednio powoduje rozwijanie się różnego rodzaju chorób, włącznie z rakiem. I są ludzie oczywiście, którzy mówią, że rak powstaje tam na podstawie złego jedzenia. Oczywiście, że też to jest jedna z przyczyn, po prostu, która gdybyśmy się doskonale żywili i tylko mieli stres, no to jeszcze jest ok. A w jaki sposób może nam się jakieś choróbstwo nie imać. Ale jeżeli połączymy te dwie rzeczy, że mamy stres
czyli mamy problem od strony psychiki i mamy problem od strony ciała, czyli mamy dwa powody, żeby być chorymi, no to na pewno będziemy chorzy. I to nie jest to, że czymś się z zewnątrz zaraziłem, bo tak wynika, że niby choroba przyszła do mnie. Nie, no to jest takie na własne życzenie, o czym ludzie nie zdają sobie sprawy. Podajemy informację na temat metody Ashkara, którą Rosa się wyleczyła i wiem, że w każdej rozmowie, którą rozmawiam, jakiś powód jest, który czasami ludzie nawet nieświadomie mówią mi, że u niego czy u kogoś z rodziny, który ma raka, powstało to na podstawie jakichś problemów, nie to rodzinnych, ale sposobu myślenia, które spowodowały, że dana osoba po prostu zachorowała i ludzie nie zdają sobie sprawy, dlaczego. Oni chcą tylko się wyleczyć, iść do lekarza, nie wierzą lekarzowi, czy słuchają, zastanawiają się, a to, co tutaj mówię, jest najważniejszą rzeczą. My musimy pracować nad umiejętnością sposobu myślenia. Musimy przeprogramować nasz umysł, nasz sposób myślenia na inny. I to jest ten właśnie ten temat, który tam od czasu do czasu pojawia się, rzadko w języku polskim u nas, ale pojawia się. A tutaj chcielibyśmy po prostu być promotorami, organizatorami i z ludźmi, którzy nie mają co z pieniędzmi zrobić, bo są tacy. No proszę zobaczyć, ile wydaje się nonsensownie pieniędzy w tej chwili w walce o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Negatywne ogłoszenia, żeby tylko zniszczyć człowieka, który mówi prawdę, że jest problem i on chce ten problem po swojemu naprawić. Dlaczego ludzie po obydwu stronach bardzo występują, no jak to, emocjonalnie, bo po prostu wszystko podyktowane jest strachem. Jedni i drudzy boją się, nie zdają sobie sprawy z czego. Ci, którzy promują Trumpa, boją się, że nikt inny już im nie pomoże i wtedy działają w stresie, w strachu i dlatego mają taki emocjonalny stosunek. Pokazuje się to po prostu w ich reakcjach. A ci, którzy są przeciwko, no to mają jeszcze większy problem, bo oni boją się tego niewiadomego. Bo człowiek, jego umysł woli umrzeć niż zmienić się. Czyli największy strach to nie jest przed chorobą, okazuje się, tylko strach przed zmianą. Bo człowiek, jeżeli człowiek nie wie, co nastąpi, to boi się tego, czego nie ma. On boi się w zasadzie, jak to powiedzieć, fobia. Co to jest fobia? No, boi się człowiek czegoś, czego już nie ma. Ale złe myślenie to jest identyczny poziom. Boją się ludzie czegoś, że zostaną wyrzuceni z pracy, a mogą nie zostać. Ale on sobie wyobraża, że on zostanie wyrzucony z pracy i prowadzi tak swoje myślenie, żeby tak się stało, a później jest taki cholernie zadowolony. A widzisz, miałem rację, też mnie wywalili. No i tutaj jest pełna głupota ludzka, zwłaszcza Polaków, którzy on się musi uprzeć, żeby mieć rację, nawet jak dostanie w dupę. Więc temat jest nieprzeciętny, dlatego że może poprawić ludziom życie, jeżeli będą chcieli to zrozumieć. I są osoby na świecie, które prowadzą tego typu szkolenia, poparte z najnowocześniejszymi fizycznymi metodami mierzenia pracy umysłu ciągłego, to znaczy nie jest to zdjęcie, tylko po prostu mózg w akcji i pokazuje rejony umysłu, mózgu, które w zależności od sposobu myślenia danej myśli się angażują, pokazują, gdzie była aktywność. Na podstawie tego można wyciągnąć bardzo cudowne wnioski. Jest to temat ogromnie ważny i każdy, który chciałby się tym zająć, wręcz studiować tym, współpracować, nauczyć się, być instruktorem, a jakkolwiek udział by chciał mieć, to tego typu osoby zapraszamy, bo naprawdę to jest temat na
na naszą teraźniejszość i przyszłość. Bo świat jest tak zagubiony, ludzie na świecie są tak zagubieni, że muszą, ktoś musi ich obudzić. Trzeba powiedzieć, że to ma olbrzymią wartość praktyczną. To nie jest tylko, o, zafascynowany człowiek jest, bo widzi, co się dzieje w mózgu pod wpływem myśli. Nie, to się rzeczy niesamowite dzieją, gdy wtedy ludzie wykorzystują właśnie potęgę swoich myśli do różnych rzeczy, stworzenia, do spowodowania różnych zmian w swoim życiu, włącznie z wyleczeniem się z chorób uznawanych za nieuleczalne. Tylko po prostu to widać, co się dzieje w ich mózgu, gdy nieraz w czasie takich warsztatów następuje uzdrowienie spontaniczne. Dziękuję. No, to tak spontanicznie, żeśmy powiedzieli, na naszych stronach po angielsku